tej tak zwanej hali z dupy. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzeg Vlog. Jestem w siedzibie Google'a. Za mną widzicie, są piękne pomarańczowe drzewka. I dzisiaj Was zabiorę w podróż. Zapraszam Was na oglądanie, jak wygląda siedziba Google'a. Wrzucę też tam jakieś wstawki, na przykład z YouTube Space'a. Tyn, 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 tyn. Uwaga, wchodzimy do siedziby Google w Los Angeles. I tutaj będziemy mieć jakieś szkolenia. I w ogóle fajne rzeczy się będą działy. Mam nadzieję. No dobra, wchodzimy do Google'a i tu jest na razie przepięknie. Zobaczcie na te ściany, jakie są ładne, śliczne. Akwarium, jak na nadoceańskie miasto przystało, a tutaj jest gigantyczna stołówka. Ale nie wiem, czy tam w Warszawie nie podoba mi się bardziej, jeżeli mam być szczera. Mimo to musicie wiedzieć, że Google ma najcudowniejsze lunch roomy, jakie widziałam. Wybór jest tak gigantyczny, jak w pięciogwiazdkowych hotelach. I nie przesadzam. Możecie nawet sobie zrobić własne gofry lub skomponować zupę. Tak wygląda patio w Google. Jest pięknie. A tutaj, jakby nie patrzeć, jest chyba drzewko z pomarańczami. Zobaczcie, Google ma swoje własne pomarańczowe drzewko, na którym rosną swoje własne pomarańczki. Jest przepięknie. Tutaj chyba jest cytrynka, jak widzicie, o tu. A tam chyba jest grejpfrut. Albo jakieś pomelo, chociaż nie wiem, może to jest po prostu wyrośnięta, gigantyczna cytryna. Zobaczcie na to, jaka jest wielka. Są naprawdę, no pięknie tu jest. Po prostu idziecie sobie, wychodzicie sobie na chwilę z jedzonkiem z pracy. Tutaj proszę bardzo, jest też boisko do nogi. Takie małe, ale zawsze coś, jest pięknie. Jesteśmy na trawce i tak jak ostatnio Wam mówiłam, to znowu nie jest prawdziwa trawka, ale sztuczna. Taki po prostu dywan plastikowy, ale przynajmniej ładnie wygląda. I nie trzeba się nią opiekować, sama jest. O, i jeszcze coś, co jest piękne i mi się bardzo, bardzo podoba, to możecie sobie zobaczyć takie, o, cudowne, wiszące nesty, takie jakby gniazdka. I to jest po prostu przecudowne, bardzo wygodnie się w tym siedzi, osłania Was od słońca, więc jest niesamowite. No i tak wygodnie, możecie sobie, wiecie, hulać tutaj sobie nóżkami, proszę bardzo, się odpychać i odpoczywać w takich pięknych okolicznościach przyrody. Zobaczcie, po prostu w siedzibie Google'a jest moje serce i moja dusza, czyli wrotki. Cudownie. Piękne tutaj mają malunki zresztą, bardzo ładne. I tutaj mają w ogóle, słuchajcie, swoje deski surfingowe stojące. Wow! Google zawsze dba o to, żeby przestrzeń była kreatywna, a pracownicy mieli możliwość odskoczni w ciągu dnia. Akurat w miejscu, w którym byliśmy, był wielki stół z piaskiem do jakiejś dziwnej gry i wielka ściana, na której podpisywali się goście z całego świata. Jak widzicie, w pokoju poniżej jest mnóstwo instrumentów muzycznych i gier, w tym nerfy. A do tego fotel do masażu i bieżnia. Oprócz głównej stołówki, którą widzieliście, każde piętro ma swoją małą kuchnię. Znajdują się w niej podstawowe produkty, takie jak mleko, soki, jogurty, owoce, jajka, płatki śniadaniowe i różnego rodzaju desery, batoniki i ciastka. Oczywiście widzieliśmy tylko maleńki skrawek Google'a, dlatego że nie możemy sobie chodzić tam, gdzie chcemy. Jak widzieliście, chyba każdy z Was chciałby pracować w Google. Przynajmniej ja chciałabym. Gdybym nie była youtuberem, to naprawdę składałabym papiery do Google. A najlepsze jest to, że nieważne w jakim kraju jestem w Google, to i tak jest cudownie, bardzo mi się podoba. Ale na przykład tutaj, przez okno, w ogóle widziałam, słuchajcie, że jest też gym, gdzie mają worek i mogą się sparować, mają rękawice, więc po prostu coś cudownego dla mnie. To byłoby perfekcyjne miejsce do pracy dla mnie. Chciałam Was oficjalnie powitać w YouTube Space,
w Los Angeles. Zapraszam Was na mały tour po tym właśnie Tour Space'ie. Ten, kto był ze mną we wtorek na Instagramie, widział live'a, którego zrobiłam dla Was właśnie będąc w YouTube Space'ie, a teraz robię dla Was film. Więc tutaj przed YouTube Space'em jest helikopter, który pani nam wytłumaczyła, że był chyba do jakiegoś nagrania i po prostu już tutaj został. Jeżeli chodzi o pogodę, to jak widzicie, nie narzekamy. Jest pięknie, cieplutko, słonecznie. Ba, się wchodzi tędy, albo tędy, albo tędy, albo tędy. Nie mogę wejść. Oh, sorry, thank you. Mogę Wam teraz zrobić mały tour, co gdzie jest, po kolei, jak to wygląda. Więc tak, po wejściu mamy wielki telebim, gdzie w zasadzie są różne hashtagi, różne filmy puszczane youtuberów. I tutaj jest taka jakby recepcja. I tu mamy lobby, taki hall, gdzie youtuberzy mogą sobie pracować, mogą się spotykać, mogą sobie siedzieć i po prostu rozmawiać. I tutaj się organizują jakieś eventy, ogólnie jest sporo youtuberów, a tam, o tam, jest cudowna kawiarenka, w której zresztą, jak widzicie, siedzi Ewa i siedzi Liz. I tutaj właśnie pyszne herbatki, pyszne kawki, soczki i tak dalej się za darmo dostaje, żeby móc sobie spędzić miło czas. I teraz przenosimy się w kolejne miejsce. Jak widzicie, tutaj jest recepcja, tam jest lobby za mną, a ja wyglądam jakoś niewyjściowo, niech ja się ogarnę, o. I idziemy po schodach na górę, tutaj, o. I zaraz Wam pokażę kolejne jakieś pokoje. I oczywiście wszystko to jest dostępne dla youtuberów. Można sobie wchodzić, nie wiem czy od pewnej ilości subskrypcji czy coś takiego, ale ogólnie my możemy wchodzić. Tutaj jest w ogóle mega fajna rzecz, już Wam pokazuję. Piękny widok z góry, proszę bardzo, na wszystko. I to jest ta rzecz, którą chciałam Wam pokazać. Można, to jest tak zwany fire pole. I można nim zjechać, zamiast korzystać ze schodów, to się tutaj zjeżdża. Teraz idziemy dalej, bo tutaj stąd przyszłam z dołu, idziemy dalej. Tutaj możecie sobie zobaczyć od góry pokój do montażu. Tutaj jest, proszę bardzo, złoty przycisk YouTube'owy. Tutaj jest taki pokój, który służy do konferencji, do różnych spotkań, ale jednocześnie jest też jakby nagraniowy. Tutaj można sobie robić, co się chce, ale głównie są to konferencje. Mnie za to bardzo ciekawi to. No, taki mały kącik, gdyby widzicie, że tak naprawdę po środku w ogóle czegokolwiek innego, jest taki kącik, który ja bym chciała, żeby był moim kącikiem do nagrywania na przykład. Zobaczcie, co jest za oknem, w ogóle jaki piękny widok. Palmy i wzgórza i w ogóle jest niesamowicie. Człowiek zaczyna myśleć, że kurczę, fajnie byłoby mieszkać w takim miejscu, fajnie by było żyć. No ale my mamy u siebie. Wracając do tego oto pięknego tutaj pokoiku, no zobaczcie, po prostu cudo. Wiecie, no kamera by była ustawiona na przykład tak i to wygląda jak normalne mieszkanie, czajcie to. Ja w ogóle jestem zafascynowana tym. Wiecie, mam tutaj swoją kanapę i teraz tak, zobaczcie, jaki to jest piękny w ogóle widok. Jaki to jest, jaki jest piękny... Piękne tło do filmów. Na zasadzie, siema, witam na mojej kanapie, co tam dzisiaj będziemy robić? Nie wiem, ale jest pięknie, nieważne co będziemy robić, ważne, że jest pięknie. Okej, ale pokażę Wam teraz kolejną rzecz, która jest właśnie też znowu w tej tak zwanej hali z dupy. I to kolejna rzecz to kuchnia. Kuchnia do nagrywania. Tutaj jest gigantyczna kuchnia, która ma gigantyczny stół, no do robienia czegokolwiek, tak? Po prostu macie pomysł, że chcecie coś ugotować, przygotować coś tam, bang, macie do nagrania. I uwaga, obczajcie to, ice cubes up in here. Sprawdźmy, czy tak jest. Rzeczywiście. Wow. Aż zrobiłam słoweński przykuc, bo to jest po prostu niesamowite. Czuję się w ogóle, nie wiem, nie chcę zabrzmieć rasistowska, ale czuję się jak taki nyga tutaj. No i znowu widok za oknem. I zobaczcie, kogo tu mamy. Kto sobie tutaj siedzi? Liz i Ewa. Ale oczywiście są tutaj też takie studia, które są zupełnie puste, albo green screen, albo coś takiego, gdzie możecie sobie po prostu waszą wyobraźnię rozwinąć i wykorzystywać dokładnie tak, jak chcecie. I teraz pójdźmy zobaczyć ten pokój do montażu. Zaczynamy od pięknych kwiatków. Post-production. Są zasady używania jakieś. I zobaczcie tylko na to. Mnóstwo stanowisk do montażu.
I jak one są w ogóle wyposażone cudownie. Zobaczcie, tutaj są jakieś śmieszne rzeczy, które nawet nie wiem do czego służą. No to nie wiem do czego służy. To są pewnie na jakieś dyski czy na coś takiego. Są też słuchawki, każdy ma swoje. Piękny duży monitor, klawiaturka, no i nie oszukujmy się, wygodne siedzonko. Nie chwaląc się, to ja sama w domu mam siedzonko dokładnie z tej samej firmy, DX Racer, polecam, mimo że nie jestem gamerem. Tak, to te fotele są naprawdę wygodne, chociaż siedziałam już na wygodniejszych, nie oszukujmy się, ale nie można naprawdę narzekać, no spójrzcie tylko na to, jak ja bym chciała mieć coś takiego, w sensie, żeby w Warszawie był taki YouTube Space. To jest tak niesamowite, że po prostu macie miejsce, w którym możecie przyjść, poznać innych ludzi, odpocząć, napić się darmowej kawy, gdyby YouTube dziękuję wam za to, że jesteście youtuberami. Hello! Możecie montować, już nie macie ograniczeń sprzętowych, nie macie ograniczeń internetowych, po prostu wow! Jak gdyby, wiecie, bo dużo osób powstrzymuje właśnie to, że na przykład, nie wiem, nie mają na czym montować, nie mają kamery, nie mają dobrego internetu. Na przykład jak ja, mam do dupy internet, no i co? No i czasami mam pewne ograniczenia, że nie mogę zrobić live'ów, a tutaj można, więc jest cudownie. Za mną tutaj są kolejne pokoje, które wam już pokazuję. Więc tutaj mam jakąś tam tablicę z jakimiś rzeczami, to na razie nie jest ważne. I tutaj coś tu się tu dzieje, tak, ktoś tutaj chyba gra, może nawet montuje jakąś grę, nie wiem. Ale to wygląda jak Minecraft. Nie, gra chyba sobie po prostu pyka. Nie, on nagrywa, rzeczywiście on nagrywa. Czy tutaj coś jest? O, tutaj jest taka sala, nie wiem czy mogę wejść. Nie, nie mogę wejść. Są kontrolki jakieś, to chyba służy w ogóle do ogarniania dźwięku. Nie wiem, wy mi powiedzcie. O, oh, thank you. Thank you very much. Tutaj mamy kolejny pokój z dźwiękiem. Mnóstwo kontrolek, nie mam pojęcia do czego te kontrolki służą, słuchajcie. No ale wiecie, są jakieś różne suwaczki, przesuwaczki. Podejrzewam, że ci, którzy się znają na dźwięku, to dobrze wiedzą. No ale jak gdyby, słuchajcie, no tu jest tyle pokręteł. Nigdy w życiu nie widziałam czegoś takiego, w sensie aż tak dużo. Tu są gigantyczne głośniki, jakieś gigantyczne monitory. To też nie wiem do czego jest. W ogóle jak gdyby akurat w tym miejscu jest tak, że tutaj jest większy potencjał niż na przykład ja bym była w stanie korzystać. I to jest niesamowite, bo zwykle jest tak, że macie mnóstwo pomysłów, w ogóle chcecie robić rzeczy, ale nie macie gdyby tak zwanych resources, czyli zasobów, a tutaj macie właśnie więcej zasobów niż w ogóle jesteście w stanie pomyśleć, niż jesteście w ogóle w stanie to wykorzystać. Kolejna sala, która się nazywa Control Room i też nie do końca wiem do czego służy, ale znowu jest tutaj mnóstwo przyciszków, jakichś kontrolek i światełek i w ogóle, ale podejrzewam, że jest to dosyć mocno związane z tym, co jest po drugiej stronie, czyli tutaj. To jest jakby taka trochę reżyserka, coś takiego. Jak was po prostu poniesie fantazja, to tak sobie możecie zrobić. Mieliśmy postprodukcję, mieliśmy gotowe sety teraz pójdę z wami w kolejną część. Tutaj zobaczcie, chłopaki sobie na przykład siedzą i coś tam robią. Ogólnie to jest to lobby, w którym się ludzie spotykają. W każdej chwili może się tu pojawić jakiś sławny amerykański YouTuber. Tutaj możemy przejść dalej, jest kolejna część, jak widzicie tam na górze jest takie jakby bocianie gniazdo, gdzie jest kanapa, można sobie usiąść i albo z kimś porozmawiać tak prywatnie, albo po prostu sobie odpocząć. Tu jest strasznie fajna rzecz, w którą chyba każdy z nas grał, dostaje się żeton i tutaj wiecie, taka standardowa gierka jak zwykle, jak w każdym takim wiecie, wesołym miasteczku czy coś. No i tutaj mamy takie haczyki i się wybiera piłeczki, albo jakieś tam inne rzeczy, które tam były. W ogóle jak my zaczynaliśmy grać, to były dwa misie do wygrania, ale akurat dwie osoby przed nami je wygrały, więc niestety. Ale ja wygrałam czarną piłeczkę. Tutaj w tej przestrzeni właśnie, gdzie jest ten długi korytarz, są takie dwa jakby zagłębienia, w których są jeszcze pozostałe, tak jakby, nie wiem czy studia, czy po prostu małe pokoiki, w których można nagrywać różne rzeczy. I na przykład tutaj jest pokój, który jest do make-upu, ale akurat chyba teraz jest zamknięty. O, tu na przykład jest pokój do make-upu, w którym można robić, wiecie, jakieś halloweenowe charakteryzacje i w ogóle coś takiego. Nic tam przeszkadzać, by dziewczyny akurat są. Tutaj jest mnóstwo sprzętu. Po prostu co tylko człowiek sobie może wymarzyć. I w kolejnym pokoju to jest tak zwany black box. Akurat w tym momencie jest to wardrobe, czyli jakby szatnia. Ale jak jakiś youtuber sobie to wynajmie, to może jakby to wykorzystać do jakichkolwiek celi potrzebuje. No i któryś z youtuberów akurat potrzebował do szafy. Fajnie, że właśnie jest taka możliwość, żeby sobie na przykład właśnie wynająć jakieś studio na jakiś duży projekt albo coś takiego. Tutaj mamy napisane, że jest Stage 01.
ale aktualnie jest on air, czyli ktoś w tym czasie nagrywa. I tutaj pewnie jest pokazane, jakby od której do której jest zarezerwowane, w jakim dniu. No i tak jak tutaj pokazywałam Wam, właśnie są takie bocianie gniazda z jedną kanapą, gdzie można sobie spokojnie usiąść i na przykład z kimś porozmawiać. Tutaj przechodzimy dalej, jest coraz więcej skomplikowanego sprzętu, bo teraz zmierzamy właśnie w stronę techniczną. I w ogóle zobaczcie, tutaj akurat otworzyli hangar, jak poprzednio tędy przechodziliśmy, to nie było tego widać, ale tu zobaczcie, jak jest po prostu przecudownie, jest przepięknie. To miejsce jest gigantyczne, jest wielki sufit, jak gdyby cały czas się czuje taką przestrzeń. Ja w ogóle mam wrażenie, jakby to był, wiecie, jakiś taki set filmowy, prawdziwy i to byłaby jakaś taka naprawdę poważna po prostu produkcja hollywoodzka. I niesamowite to jest, że nadal jest mi trudno uwierzyć, że jestem w tym miejscu. To jest takie, jakby nierzeczywiste, o. No i teraz przechodzimy dalej do czegoś, co jest nazwane Tech Cage, czyli właśnie tu są wszystkie jakieś takie rzeczy techniczne. I jak widzicie, tutaj jest piękny smok namalowany i tu jest cały po prostu techniczny staw. Wszystko, co byście chcieli. Są statywy, jakieś różne blackboxy z, podejrzewam, że sprzętem. Po prostu tu jest cały sprzęt świata. Czyli myślę, że jeżeli Wam po prostu brakuje jakiegoś sprzętu i chcecie ten sprzęt zdobyć, dostać, wypożyczyć, to tutaj możecie to zrobić, proszę. Bo wydaje mi się, że to jest trochę tak, że po prostu jako youtuber bierzesz jakiś sprzęt, pan skanuje ten sprzęt, żeby było wiadomo, gdyby kto go bierze i na ile. I to działa trochę jak taka wypożyczalnia, przynajmniej tak mi się wydaje. No, wygląda to naprawdę cudnie. Właśnie przez to wszystko mam wrażenie, jakbyśmy byli już bardziej czymś poważnym, już nie traktowani jak taka banda dzieciaków, tylko hej, tu się naprawdę po prostu tworzy wielkie rzeczy. Ludzie po prostu tworzą jakieś swoje seriale, jakieś filmy, które zdobywają mnóstwo nagród. I to już przestaje właśnie być jakaś taka dziecinna zabawa i po prostu siedzenie na kanapie z kamerą i, gadanie, tylko wiecie, jakieś takie poważne rzeczy się tu dzieją. Pierwsze żarcie z food trucku w Stanach. Specjalna ciężarówka LA Space i dzisiaj jest, w zasadzie dzisiaj są tacos i pierwszy raz będę jadła takie prawdziwe tacos. I zobaczcie, to jest to taco, które poszło z tego oto traku i teraz jeszcze puszczają rapy. Cudnie. Idziemy żreć. Czyżem? Albo mamy z wieprzowiną, albo mamy z tofu i to jest niesamowite. Jest pięknie, piękna pogoda, siedzimy przed YouTube Space i jemy. Tutaj są akurat miejsca, do których nie mogę teraz wejść, bo coś w tym momencie nagrywają. Ustawiają jakiś plan, o. I ten helikopter za oknem. I w ogóle zobaczcie, jak wygląda łazienka w YouTube Space'ie. Jest chyba 1,5-litrowe opakowanie Listerine. I tutaj są jakieś rzeczy dla mężczyzn, jakieś, nie wiem, spraye do włosów i tak dalej. Tutaj jest standardowo. A tutaj jest część dla kobiet i tutaj są podpaski, są jakieś tampony. I też oczywiście jest Listerine wielkości milionowej. Są kubeczki, znowu lakiery, jakieś żele do włosów. Nitki dentystyczne, ciekawe. Zobaczcie, można sobie wykorzystać. No, wyposażenie jest, powiem, takie. Pływaj tu! Więc dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!